właśnie Łukasz Wałkup, Rady Trzeciej Dzielnicy. Przede wszystkim bardzo chciałbym podziękować panu przewodniczącemu za możliwość przedstawienia tej prezentacji, zwłaszcza, że na początku za chwilę udaje się na kolejną sesję Rady Dzielnicy, która już ma osiedle Kalinowe, które rozpoczyna się za 20 minut. Dlatego właśnie poprosiłem pana przewodniczącego, żeby mógł przedstawić tę informację na początku. Każdy z państwa prawdopodobnie dostał już ode mnie taki właśnie tekstowy dokument, jeżeli nie, chyba tutaj panu je wręczałem, to bym jeszcze... Proszę, oddam. Ja nie dostałem. O co chodzi? Chcemy powołać stowarzyszenie. Proszę bardzo. Chcemy powołać Stowarzyszenie Krakowskich Radnych Dzielnicowych. Jesteśmy tylko jednostką pomocniczą, słabą, czasami lekceważoną przez różne instytucje państwowe. Chcemy się wzmocnić. Ze słabych radnych dzielnicowych zrobić jedną silną organizację. Organizację, która będzie organizacją ponadpartyjną, grupującą radnych należących do partii politycznych, ale również do radnych niezależnych. Dwie główne cechy naszego stowarzyszenia, które na pewno już powstanie. W tym momencie mamy już 24 radnych, jednego radnego nawet z tej dzielnicy już mamy też wpisanego. Według ustawy o stowarzyszeniach potrzebne jest 15 osób, więc na pewno to stowarzyszenie powstanie, aczkolwiek teraz jeszcze jesteśmy w trakcie formowania. Te dwie zasady. Po pierwsze, kolegialność. Wszystkie decyzje podejmowane są w drodze głosowania. Będzie zarząd, ale on będzie miał tylko funkcję administracyjną. I druga rzecz, tajność głosowań. Wszystkie głosowania będą tajne. Chodzi o to, żeby... No czasami w dzielnicy głosuje się różnie. I celem tego stowarzyszenia jest to, żeby to był po prostu głos taki całkowicie wolny, niezależny od jakichkolwiek powiązań politycznych. To stowarzyszenie nie ma być konkurencją dla konwentu przewodniczących. Chcemy współpracować z przewodniczącymi dzielnic, to być to dodatkowe, uzupełniające, a czasami główne forum dla Rady Dzielnicowej. Także zapraszamy tutaj serdecznie członków zarządu, jak i również wszystkich członków Rady Dzielnicy. Dwa tematy podstawowe. Pierwsza kwestia sołectwa. Co radni dzielnicowi sądzą na temat sołectw? Rada Miasta wprowadziła do statutu możliwość tworzenia sołectw, co zmieni okręgi, zmieni wielkość dzielnic, nie tylko w dzielnicach, które będą sołectwa, ale również w dzielnicach ościennych. I co my o tym sądzimy? Druga rzecz, wybory do rad dzielnic. Czy chcemy, żeby były razem z wyborami samorządowymi, a może osobno, a może na przykład kadencja rad dzielnic powinna wynosić 5 lat i wybory powinny być połączone z wyborami prezydenckimi. Wtedy wybory odbyłyby się w roku 2015 razem z wyborami prezydenckimi. Każdy, kto zapisze się do tego stowarzyszenia, będzie mógł brać udział w pracach. Mogą państwo zapisać się później, po tym jak już to stowarzyszenie zostanie powołane 3 czerwca, będzie spotkanie organizacyjne, ale mogą państwo również wypełnić ten formularz lub ewentualnie później wysłać mu maila. Zapisanie się w tym momencie, wstępne zapisanie się, tutaj jest, zgłaszam wstępną chęć, to oczywiście zostanie potwierdzone dopiero podczas spotkania założycielskiego. A jeśli państwo się zapiszą już teraz, to mogą państwo po pierwsze brać udział w tworzeniu statutu, a potem tworzenie statutu, różne koncepcje, które pojawiają. I druga rzecz, to mogą też wtedy państwo startować do zarządu takiego naszego stowarzyszenia. Ci, co przyjdą później, będą musieli już zaakceptować i statut, i obecny skład. Także zachęcam do zapoznania się, do zapisywania się wstępnego. Tutaj są moje dane kontaktowe. I więcej chyba już. Dwa pytania, widzicie? Oczywiście. Ale żebym to nie dawał. Pierwsze. I to proszę nie używać, że jakieś coś tak, czy takie jest, albo wszędzie bardzo. Absolutnie. Mam na chwilę obecną stosunkę ambiwalentny do tego. Kto jest inicjatorem? Ja jestem inicjatorem, ale jest już na sumie 24 osoby. Drugie. Czy kolega nie uważa, że znając życie, o ile się używa argumentu, że proszę wziąć, radny to jest, znam życie jaka jest siła radnego dzielnicowego, że to jest dość słaba instytucja, powiedzmy sobie, i takie stowarzyszenie może na zewnątrz mieć lepszy skutek odnośnie działania tego, czy to nie może być przyczynkiem do tego, że ktoś kiedyś powie się, skoro wszyscy się jednoczą po to, żeby zrobić coś, to po co dzielnicę, wystarczy coś jednego zrobić i zlikwidować dzielnicę, bo są za słabe. Znaczy marzyłoby mi się taka sytuacja, że będzie aż nas 372 w tym stowarzyszeniu i rady dzielnic nie będą potrzebne. To byłaby wręcz idealna sytuacja, ale niestety sądzę, że będzie nas około 80-90 osób, więc i tak to jest mało. A po drugie, jesteśmy słabi rzeczywiście. Ale jeżeli słabe jednostki łączą się, to czasami 2 plus 2 daje więcej niż 4. Tak, tylko mówię, czy ktoś inny nie powie, że skoro są dzielnice za słabe, chcecie coś mocniejszego, to są te dzielnice. To tak na początek do dyskusji. Tylko, że kompetencje dzielnic też wynikają ze statutu i pewnych rzeczy, większych rzeczy, te stowarzyszenie nie będzie miało tych kompetencji. Na przykład wśród budżetu powierzony czy krytyka. Nie, ja rozumiem, przecież mamy uzupełniać pracę dzielnic.
dodatkowo to ma być forum wszystkich rad dzielnicowych dyskutujących również o pomysłach wykraczających poza dzielnicę. Dziękuję uprzejmie. A pan jest radnym jakiejś dzielnicy? Ja jestem radnym trzeciej dzielnicy. Czy... Kroni Czerwony. Sam się. Jest jakieś pytania tutaj do pana radnego? Dziękuję bardzo. Już zdążyłaś? Dzień dobry.